Należy do inicjatywy, bo przede wszystkim inicjatywa zrzesza osoby, które są bardzo zainteresowane rozwojem mobilności zatrudnienia. To jest dzisiaj podstawa. Pracujemy w Polsce, szukamy pracy, pracujemy za granicą, cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski. To jest jedyna organizacja w Polsce, która jest widoczna w Europie, jest widoczna w Brukseli, że mówi głosem rynku na temat transgranicznego zatrudnienia i mobilności pracy. To tutaj możemy się spotkać i merytorycznie porozmawiać, wymienić się wiedzą i doświadczeniem na temat różnych sytuacji, które mamy. Mówimy otwarcie. To jest bardzo cenna rzecz, którą ciężko jest spotkać w innych miejscach, czyli tego, że my się niby konkurencja spotykamy się na jednej sali, a potrafimy rozmawiać o problemach, rozwiązaniach i przede wszystkim wymieniać się wiedzą. Należy do inicjatywy, bo to jest takie forum, gdzie spotykają się ludzie, którzy mają ogromną wiedzę, którzy mają ogromną praktykę. W inicjatywie mogę z tego korzystać. Mogę też podzielić się moimi doświadczeniami. To jest dla mnie bardzo cenne, tak? No a poza tym sam fakt, że ta inicjatywa działa tak prężnie, że jest nadzieja na to, że się wpłynie na te gremia, które decydują, które stanowią prawo, no to jest w ogóle rzecz wspaniała, tak, że tak jakoś bliżej. Jestem w inicjatywie mobilności pracy, bo potrzebuję dobrej, rzetelnej wiedzy na temat mobilności pracy, na temat delegowania, jak również na temat zmieniających się przepisów. I jestem szczęśliwa z tego, że ktoś w moim imieniu w tym momencie jest w Parlamencie Europejskim, ktoś w moim imieniu lobbinguje i że ci ludzie faktycznie robią bardzo dobrą pracę dla wszystkich. I dla nas jako pracodawców, i dla pracowników, którzy są delegowani, jak również dla całego społeczeństwa, bo nie oszukujmy się, składki, podatki, które idą z państw, to które delegują pracowników, trafiają przede wszystkim do nas, czy do naszej ojczyzny. Ponieważ jest to jedyna organizacja, która reprezentuje interesy naszej branży, firm delegujących, polskich delegujących pracowników do Unii Europejskiej, która to robi w sposób bardzo profesjonalny, zorganizowany i skuteczny przede wszystkim. Uważam, że warto zrzeszać się w dobrej idei. Przystąpiłem do stowarzyszenia po pierwszym kongresie w obawie o przyszłość delegowania pracowników, czyli tego, czym się zajmuję. Bo chciałbym być na bieżąco z tym, co się szykuje w zakresie tej infrastruktury prawnej wokół problemu delegowania, aby być przygotowanym do tego, co będzie za, bo to pewnie wdrożenie nastąpi za parę lat, a to jest taka perspektywa, do której musimy się przygotowywać.